Cześć wszystkim, witam na kanale Pop Świadomość i w dzisiejszym odcinku stanie się coś, czego dawno nie było u mnie na kanale, a mianowicie zrobimy unboxing paczuszki, którą dostałam od Florki, ponieważ od teraz właściwie jestem ambasadorką marki Florki, która robi boksy potterowe, inspirowane potterowym światem, ale wszystko co robi jest handmade, także bez większego przedłużania, let's go! Ale zanim jeszcze zaczniemy unboxing, mam dla Was fantastyczną wiadomość. Z kodem Wiktoria15 macie 15% zniżki w sklepie Florki, także korzystajcie, bo zaraz się przekonamy, czy warto. Także nie będę więcej już się rozgadywać. Otwieramy paczuchę. Nasz pierwszy boks otworzymy razem. Wszystkie ambasadorki dostały teraz boksa z tematem przewodnim Harry Potter i kamień filozoficzny. Jestem mega podekscytowana tym, co może się znajdować w środku. Będą tutaj na pewno jakieś świeczki i tego typu rzeczy. Z tego, co się orientuję, też możliwe, że słodycze będą. Wiadomo, to są już słodycze, które są licencjonowane i tak dalej. Reszta jest rzeczy robiona handmade i już jestem podekscytowana, więc bez po prostu się rozgadywania bardziej otwieram, co my tu mamy. Żeby tak, żebyście widzieli, niestety stolika za bardzo nie mam. O Boże, jak różowo. Parapał. Widzicie, widzicie, teraz widzicie. Jest bardzo różowo. I dobra, mamy świeczuchy. Także ogólnie powiem wam, że takich gabarytów wielkich się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się aż takich wielkich gabarytów, sorry, milady. Więc jestem mega zaskoczona, ale co my tu mamy? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć świeczek. Z czego wiem, właśnie jedna, która się odwróciła do mnie, już wiedziałam, że będzie. I jest to Quirrell. Mamy tutaj Opium Sweet Orange. I jest to świeca sojowa. Na razie wypakuję wszystkie, a potem będziemy wąchać. Mamy tak. Co my tu mamy? Troll, świerk i mahoń. Boże, jaki uroczy troll. O, zobaczcie, jakie to jest urocze. Trolla, bo to jest jedna trochę niedokręcona. Mamy In Agarb, gruszka z kruszonką i cynamon. Dobra, to już chyba czuję, że będzie mój ulubiony zapach. Cudo. Teraz bierzemy różowe i to jest kamień filozoficzny, truskawka i drzewo palone. Piękne, piękne, bardzo mi się podoba. I mamy jeszcze złoty znicz i to są orzeszki w słonym karmelu. Tararam, tadam. Piękne, piękne, mamy pięć świeczek. I tak, widzę tutaj jeszcze. Mamy zakładeczki, dobra, to już ułożę. Mamy zakładeczki. Mamy tak, wielką salę. I Hogwart. I przypływanie pierwszorocznych, nie umiem powiedzieć tego, jak mówił to Hagrid, ale pierwszoroczniaków. Mamy tutaj Pottera, który bawi się w listach, proszę. Dobra, mam nadzieję, że się sfokusowało. I łapiącego znicz, także bardzo fajne. Zakładek nigdy za mało. Też widzę tutaj Kinder Joy. Powiem wam szczerze, że to są mój pierwszy Kinder Joy. Tej serii Harry'ego Pottera, która teraz wyszła Funko. Chyba tu nie będzie figurki. Którego będę jeść i w ogóle no, będę otwierać, bo jakoś tak wyszło, że w ogóle nie kupowałam, nie jadłam ich. Dostałam dwa Funko Potterowe od mojej koleżanki z pracy, także no śmiesznie. I tu... Lego nigdy za mało. Mamy tutaj Lego właśnie z Hedwigą, z Hanem i jakby teoretycznie w wielkiej sali przy jedzeniu, także nice, więc składane. I mamy tutaj jeszcze wosk zapachowy do kominków, migdał i grzane wino, które nazywa się Private Drive 4 i ona jest w kształcie łapek. It's so cute. To wszystko.
wszystko. Fajnie, że różowe. Bardzo mi się to podoba. Dobra, to teraz robimy test zapachu. Okej. Okay. Quirrell na początek. Fioletowy, bardzo ładny. Proszę bardzo. Okej. Okay. To jest lawenda. Nie, opium i sweet orange. Zapowietrzyłam się. Czuję ten pomarańcz najbardziej. I opium pewnie też. Jakby ja się trochę też nie znam na tych zapachach, więc ja wierzę, że to jest to. Ale orange tak, pomarańcz czułam. Mamy teraz Ain Agar i to jest gruszka z kruszonką i cynamon. Mocno cynamonowe. Ale czuję też gruszkę. Mało kruszonki czuję, ale... Cynamon bardzo czuję, super, ja kocham cynamon, to cynamon i mięta to są dwa moje ukochane zapachy. Teraz dajemy złoty znicz i orzeszki z sonem karmelu. To mi tak pachnie właśnie. Kurczę, no tym słonym karmelem, ale mi to przypomina coś ze słodyczy z Harry'ego Pottera. Wiem co, kremowe piwo. Tak, Tak, wydaje mi się, że to kremowe piwo mi się właśnie z tym kojarzy. Jakby to jest dosyć logiczne, bo karmel jednak jest związany z tym kremowym piwem. Dobra, kamień filozoficzny, czyli truskawka i drzewo palone. Mocno truskawkowy ten zapach. Ale ma tam właśnie taką jakąś nutkę czegoś. Ale w sumie taki bardziej bym powiedziała nawet poziomkowy. Super. Taki orzeźwiający bardzo, także fajnie. I troll. Smakami powinien, glutami pachnieć. Okej, okay. To jest świerki mahoń, jest to bardzo męski zapach. I bardzo intensywny. Podoba mi się, ale powiem wam, że jest, no, jest bardzo intensywny, chyba najbardziej intensywny z tych wszystkich. No, ciekawe, ciekawe. Jestem ciekawa, jak to się będzie w ogóle palić. Myślę, że raczej fajnie. No. Także tak, ja bardzo wam polecam, bo jak na razie wam polecam, zapachowo mi się mega podoba. Jeszcze w sumie sprawdzę te wosk zapachowy. A co to? Szyps. To ma być migdał i grzane wino, więc ciekawe dosyć połączenie. Okej. To jest to połączenie. Pachnie takim marcepanem. Akurat bardzo nie lubię marcepanu. Ale czuć właśnie też ten taki grzane wino, taką przyprawą od grzanego wina. No nieźle, ale jakby ma to coś w sobie. Chociaż no, ten marcepan mi mocno pachnie, a marcepan to jest jeden z takich zapachów, które naprawdę i zapachów i smaków właściwie, których bardzo nie lubię. Ale to jeszcze jest takie okej, takie, że już tak na granicy bym powiedziała. No i super. No to tak, ja przetestuję wszystkie świeczki. Zobaczymy jak się palą i jak pachną, jak zapach unosi się w pomieszczeniu. Ale... Ja jestem już bardzo zakochana w tych zapachach i w tych po prostu no, designach i pomysłach. Mega mi się podobają te połączenia zapachów i dopasowanie do tematu. No i mam dla was dobrą wiadomość, bo z kodem Victoria15 macie aż 15% upustu w sklepie Florki. Także korzystajcie, dawajcie znać, co zgarnęliście dla siebie i co wam się najbardziej podobało. W komentarzach też dajcie znać, co wam się najbardziej podoba z boksa. I ja was zachęcam do zamawiania lipcowych boksów z motywem Harry'ego Pottera i kamienia filozoficznego, bo jak widać warto. Mega, po prostu, jeżeli kochacie świeczki, lubicie świeczki i takie rzeczy właśnie zapachowe, to totalnie jest to coś dla was. No plus jeszcze są dodatkowe gratiski, także w ogóle fantastycznie. No i co, nie zapominajcie o korzystaniu z kodu Victoria15 i już się z wami żegnam. Zostawcie lajki, jeżeli wam się podoba i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!